Tutaj rośnie farbownik lekarski. Podobnie jak żmijowiec, należy on do rodziny ogórecznikowatych w tradycyjnej nomenklaturze zwanej rodziną szorstkolistnych. I rzeczywiście ma szorstkie liście. Przez te szorstkie liście nazywany był na wsiach wołowym językiem albo wołowym zielem. Rzeczywiście liść jak jęzor wołu. Jak możemy domyśleć się z nazwy, farbownik lekarski jest rośliną lekarską, leczniczą, ale też jest rośliną barwierską. Może zacznijmy od tego pierwszego. Farbownik był używany w lecznictwie ludowym i do dziś chyba jest używany w mieszankach jako roślina wspomagająca układ chrzęstny, tkanki skórne, kości, a także roślina zawierająca dużo śluzu, także wykrztuśna. Farbownik jest zapylany przez błonkówki, głównie przez pszczoły i trzmiele, których tutaj widzimy dużo. Jest rośliną miododajną. Czerwony barwnik pozyskiwany z korzeni farbownika lekarskiego może być wykorzystywany też w przemyśle spożywczym do barwienia produktów spożywczych. O, tutaj jest wiele farbowników. Widać, że już niektóre owocują. Mają rzeczywiście szorstkie łodygi i liście, ale jeszcze kwitną, tam dalej też. Farbownik był wykorzystywany jako roślina barwierska. Z jego korzeni robiono czerwony barwnik. Farbownik lekarski jest byliną, czyli rośliną wieloletnią. Z tego samego korzenia każdego roku wyrasta ziele, które później kwitnie i daje owoce. Wywar z ziela farbownika albo też z kłącza farbownika był często wykorzystywany jako środek gojący, kojący, na rany, na dziąsła i łagodzący zmiany skórne. O, tutaj widzimy trzmiela, który zapyla kwiat farbownika. Farbownik jest rośliną synantropijną, czyli występuje przy ulicach, na przychaciach, czasami nawet na jakichś murach albo ruinach. Nie jest wybredny, jeżeli chodzi o glebę. Kwiaty ma promieniste i ma 5 płatków. O, tu widzimy dokładnie kwiatek farbownika. Tu, przy ruchliwej ulicy Arkońskiej w Szczecinie, licznie występuje żmijowiec zwyczajny. Roślina spokrewniona z farbownikiem, czasem może być z nim pomylona, bo rzeczywiście jest trochę podobny. O, tu rosną duże egzemplarze. Jest też rośliną miododajną, zapylaną przez trzmiele, pszczoły. No i właśnie, dlaczego żmijowiec? Są różne hipotezy. Możliwe, że dlatego, że
Żmijowiec posiada takie długie pręciki jak żmijowe języczki. O, zobaczmy tutaj jego kwiaty. No, można by mieć takie wrażenie. O tam. Te pręciki tak wystają poza koronę kwiatu. O, proszę. Druga teoria, dlaczego, i chyba ona jest bardziej poprawna, to fakt, że dawniej wykorzystywano żmijowiec jako antidotum na jad żmij. Żmijowiec też jest rośliną leczniczą, zawiera alkaloidy działające na układ nerwowy, jednak ich przedawkowanie grozi halucynacjami czy uszkodzeniem wątroby. Żmijowiec jest rośliną dwuletnią, to znaczy, że przez pierwszy rok wyrastają młode, jeszcze niekwitnące roślinki, tak jak u marchwi, a przez drugi rok roślina kwitnie i wydaje owoce. Jest rośliną ciepłolubną, występuje często na pobrzeżach dróg, na piaszczystych łąkach, jest miododajny i jest rośliną leczniczą. Używany był w medycynie ludowej jako środek uspokajający, jako antidotum na jad żmij, ale pamiętajmy, że w większej ilości może być szkodliwy, a nawet trujący. Dodawano go również do trutek na szczury. Ale mimo wszystko też zaznaczyć należy, że młode liście żmijowca bywają gdzieniegdzie używane w kuchni. Po prostu je się gotuje. Zawierają dużo śluzu. Żmijowiec zwyczajny jest w Polsce bardzo pospolity. Inny gatunek, żmijowiec czerwony, jest gatunkiem niemalże ginącym, chronionym i występuje tylko na Lubelszczyźnie. Jest bardzo rzadki. Ten gatunek, który tutaj mamy, jest pospolity. Korzystają z niego nie tylko pszczoły i trzmiele, ale także larwy niektórych owadów, na przykład motyli. Przede wszystkim rusałka osetnik, dla której żmijowiec jest rośliną żywicielską. Mimo iż żmijowiec zwyczajny wydaje być się pospolitym chwastem, niektóre jego odmiany ozdobne są sadzone w ogródkach jako kwiaty ogrodowe. O proszę, a tutaj widzimy, jak bezpośrednio koło żmijowca rośnie farbownik. No, może teraz będzie łatwiej odróżnić. Żmijowiec i farbownik.